Kolejne pismo skierowali już, jak dobrze kojarzę, dobrze pamiętam, może się mylę, ale sprawdzę w tych sprawach, różnie sprostuję. Kolejne pismo do dyrektora Banaszka właśnie z tym porozumieniem. No, tego bym nadal, to nie było też. I czekamy. Na razie nic nie wiadomo, jest wymiana pism. Albo sfinalizowanie dalej. Dziękuję bardzo i proszę w tym przypadku pana skarbnika. O omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, mamy zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2013 i z uwagi na to, że jakby no w ostatniej chwili zostałem zaskoczony sytuacją, że trzeba dołożyć pieniążków do zadania rozbudowa sieci kanalizacyjnej, więc proponuję z uwagi na ważność tego tematu, żebyśmy po prostu rozpatrywali ten załącznik numer 2, który już jest dostosowany do tych zmian. To nie spowoduje ani wzrostu wydatków w budżecie, ani zmian, tylko po prostu będzie zaoszczędzone, bo na jednym zadaniu, drugim i powiększymy to wszystko. Ale to w szczegółach dojdę, jak to przy tym będzie. Ten załącznik numer 2 rozpatrujemy jako uzasadnienie, bo zwykle tak zaczynamy. I tutaj, proszę Państwa, mamy zwiększenia w planie dochodów dotyczą wypłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na koniec roku mieliśmy 4 takie pozycje, 2 z nich zostały zrealizowane, a 2 nie zostały zrealizowane i procedura zapisana w ustawie o finansach publicznych jest taka, że z dniem 30 czerwca te wydatki po prostu, czy te zadania ulegają z mocy prawa po prostu rozwiązaniu. I teraz, jeśli chcemy je dalej kontynuować, to musimy ponownie je wprowadzić do budżetu. I tutaj na te 336-200 składają się dwa zadania. To w dalszej kolejności omówię. W każdym razie z tych pieniążków, z tych wydatków niewygasających, co zostały, wprowadzamy je teraz ponownie do budżetu. Natomiast zmniejszenia w planie dochodów dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków, gmin, powiatów, samorządów i tak dalej. Chodzi tutaj, proszę Państwa, o nic innego. To jest 500 tysięcy złotych. Dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji domów ludowych w Woli Ruszyckiej, Glinie i Laskach i jest podpisana w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast z uwagi na to, że to są 3 domy ludowe w jednym zadaniu, różni wykonawcy, te prace przedłużają się, więc prawdopodobnie zachodzi duże prawdopodobieństwo, że w tym roku tych pieniędzy nie dostaniemy, tylko dopiero w przyszłym, więc ja po prostu dzisiaj uwagi jeszcze na przykład na niską sprzedaż majątku, nie mogę sobie pozwolić na to, żebym te pieniądze zastąpił własnymi, bo taki był pierwotny plan, że podstawimy swoje pieniądze, zapłacimy wykonawcom, po czym Urząd Marszałkowski nam w stosownym czasie zwróci. I było zakładane, że zwróci to w tym roku. Natomiast jakby teraz z perspektywy czasu widać, że to wszystko się przeciągnie w czasie i być może tych pieniążków nie dostaniemy. I stąd związana jest również ta uchwała o tym wyprzedzającym finansowaniu. A więc to 500 tysięcy, tą dotację z budżetu po stronie dochodów, dochody o tą kwotę zmniejsza. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne. I tutaj mamy to pierwsze z tych niewygasających, dokończenie kompleksowej poprawy stanu infrastruktury drogowej w gminie Wola Krzysztofowska. To jest, jak wiemy, sprawa związana panem Gajdą, trwają sprawy w sądzie i tutaj my pieniążki trzymamy, natomiast no, zobaczymy, jak się skończy i myślę, że w niedługim czasie podejmiemy decyzję, albo to wykonamy sami, albo po prostu będziemy czekali, aż zrobi to pan Gajda. Dalej mamy budowa drogi Pawłów-Poraj, projekt 10 tysięcy, to też jest związane z tą drogą pod lasem, która idzie od prywatnej żwirowni do
żwirowni firmy Górarze. I tutaj zostało wysypane pruszywo, natomiast no, dokumenty nie są do końca jeszcze tutaj, pozostałe warunki nie są spełnione. Zadanie niewykonane. Zadanie na ten moment jest niewykonane, musimy je prowadzić powtórnie. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup działek 25 tysięcy. Tutaj konkretnie chodzi o działkę w Bogdanowie, która jej zakup, czy zakup tam części tej działki pozwoli na jakby inne poprowadzenie odwodnienia placu przed kościołem, co znacznie zaoszczędzi nam środki, bo nie trzeba będzie kolektorem krytym prowadzić to dużo dalej, tylko po prostu na skróty właśnie poprzez tą działkę. Z tym, że by to można było wykonać, z tego co Pan Wójt tutaj kiedyś nam tłumaczył, to musimy jeszcze w perspektywie zakupić jedną działkę, która nas otworzy nam drogę do rzeki. Dalej mamy, proszę Państwa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i tego zadania w tym pierwotnym projekcie, który przedłożyłem Komisji Budżetu, nie było. Chodzi o to, że mieliśmy takie dwie sytuacje. Wykup sieci kanalizacyjnej i rozbudowa. Rozbudowa to jest to wykonywanie przez nas. I odbyły się dwa przetargi. W obydwóch przetargach na tą rozbudowę padły podobne ceny. W tym najniższa 39 852 zł, następna to 40 959 zł. To jest do wykonania 6 przyłączy. Trudność jest taka, że ta sieć jest posadowiona głęboko i po prostu firma, no, tam będzie prawdopodobnie zalewało ten wykop i tak dalej, jakieś tam przechyły, stąd po prostu ta cena, bo myśleliśmy, że może to się jeszcze uda inaczej, natomiast no, po rozmowie tutaj Pan Zastępca rozmawiał z firmami i po prostu to będzie wymagało znacznych nakładów pracy, środków, stąd po prostu nie uda się tego taniej zrobić i do tych pierwotnych 20 tysięcy, które żeśmy tam zakładali, trzeba dołożyć kolejne 25, w tym między innymi później na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, żeby to zadanie zamknąć. I z uwagi na to, że musimy się rozliczyć przed Urzędem Marszałkowskim z tego zadania, więc te 6 przyłączy trzeba wykonać w miarę szybko. I zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne. Tutaj właśnie to jest te nasze 25 tysięcy, to jest wykup urządzeń kanalizacyjnych 10 tysięcy. Pierwotnie na to zadanie mieliśmy 20 tysięcy. Na dzisiaj chyba zostały dwa czy trzy, te urządzenia zostały wykupione, a więc sieć jedna za 6 tysięcy, druga za 2152 zł. I tam ponad 10 tysięcy zostało. I jakby dzisiaj na ten moment nie widać tutaj nikogo, kto by wybudował to z własnych środków do nas się zwracał, więc te pieniądze nie będą nam potrzebne. I dlatego plan na tym zadaniu, na tym wykupie urządzeń kanalizacyjnych zmniejszyliśmy o 10 tysięcy złotych. Następne pieniądze, które się udało zaoszczędzić, to jest 15 tysięcy i to było na zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków. Jak pamiętamy, tam była do kupienia przyczepa jednoosiowa do wywozu tych sprasowych osadów na to składowisko nasze wewnętrzne. Miał być zrobiony system alarmowy i monitoring. Przyczepa została kupiona za 10 600 zł, monitoring za około 4 tysiące, system alarmowy za około 4 tysiące zostanie zrobiony. Natomiast monitoring, a więc kamery drogą radiową i to urządzenia, które będzie to nagrywało i trzymało tam przez jakiś określony czas, 8,5. Także, a mieliśmy pierwotnie 40 tysięcy, więc to będzie kosztować około 25 i te 15 tysięcy można z tego zdjąć, a więc 15, 10 pozwoli nam zwiększyć wartość tego zadania, rozbudowa sieci kanalizacyjnej o kwotę 25 tysięcy złotych. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększenia w planie wydatków bieżących dotyczą zakupu usług pozostałych
hotelowania psów. Rzeczywistość jest taka, że pierwotnie mieliśmy w budżecie około 60 tysięcy, nawet niecałych, w międzyczasie tam zostało dołożone i za pół roku to wykorzystanie, to praktycznie ta kwota jest wykorzystana. Więc jeśli więc zostaje do zapłacenia całe drugie półrocze, więc trzeba dołożyć 60 tysięcy, z czego zrobi się kwota, proszę Państwa, łącznie 120 tysięcy złotych. To jest pierwszy rok, kiedy tak duże pieniądze pójdą na hotelowanie tych psów. Bo po inne lata zamykaliśmy się kwotą 20, 23, 16, 30, była góra. Natomiast nie wiem, co się stało takiego, oczywiście gmina ma obowiązek, ale każdy, kto dzwoni, uznaje, że to trzeba zrobić. Natomiast no, my musimy pamiętać, że no, niestety pieniądze są kuriozalne, bo jest to 120 tysięcy, nie wiem, utrzymałby jedno przedszkole niepubliczne, no ale pieski są ważne. Natomiast pan, gdzie odwozimy te pieski, tam jest około 2,5 tysiąca psów skupionych, tutaj pan zastępca był, widział, więc po prostu no jest jak. Ale trzeba się pocieszyć, bo na przykład gmina Moszczenica wydaje 200 tysięcy, a my tylko na razie 120. Jak pójdzie dalej, zobaczymy. My jesteśmy na drugim miejscu? Nie wiem, czy pani też na drugim, no są, co wydają więcej. Natomiast 120 uważam, że to są bardzo duże pieniądze. I problem jest taki, że pies praktycznie, jeśli go nikt nie adoptuje, może przebywać w tym schronisku do śmierci. Nie ma czegoś takiego, że miesiąc czy pół roku nikt go nie adoptował, pies jest usypiany. Nie ma czegoś takiego. Po prostu dokąd będzie miał zdrowie, będziemy płacić. Przede wszystkim 15 lat żyje. No. Zmniejszenia niech leci. Proszę Państwa, dalej mamy zmniejszenia w planie wydatków bieżących dotychczas. Zakupu usług pozostałych. To mamy, mieliśmy takie zadanie, plany zagospodarowania przestrzennego. Tam było 130 tysięcy złotych. Na dzisiaj to zaangażowanie jest mniejsze, w okolicach 80 paru tysięcy złotych. Więc te 25 tysięcy tutaj na nasze potrzeby z tego zadania przesuniemy. Dalej mamy, proszę Państwa, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. 60 tysięcy. Pierwotny plan był 500 tysięcy. Z uwagi na to, że Narodowy Bank Polski, czy Rada Polityki Pieniężnej, o tak właściwie jest, obniżyła stopy procentowe, więc również nasze zadłużenie mniej nas kosztuje. I tutaj za półrocze zapłaciliśmy około 186 tysięcy. Więc no razy dwa to będzie w okolicach 370, no dojdzie nam jeszcze jeden kredyt w okolicach 400 tysięcy. A więc zmniejszając to 60 tysięcy będziemy mieli 440 tysięcy i to powinno nam spokojnie przy tych stopach procentowych, które aktualnie obowiązują na rynku, wystarczy. I to 60 tysięcy tak prosto można przełożyć właśnie na to hotelowanie psów. Dalej mamy, proszę Państwa, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Chodzi o to, że na przedszkola niepubliczne, jest tutaj to nasze w Woli Krzysztofowskiej i w Gomulinie, założyliśmy kwotę 450 tysięcy złotych. Natomiast po wykonaniu za półrocze widać, że tego będzie mniej. Stąd 70 tysięcy możemy te wydatki zmniejszyć i to przeznaczymy, bo jeśli na chwilę wróćmy do tych 500 tysięcy, tyle ma nam dać Urząd Marszałkowski. Natomiast kredytu czy tej pożyczki chcemy zaciągnąć 430 z uwagi na to, że wykonawca z
woli wszystkie szczęść pieniędzy. To więc ja dzisiaj nie mogę na niego, na tą zapłaconą fakturę zaciągnąć pożyczki, więc o 70 tysięcy musiałem to obniżyć. Stąd 500 żeśmy zmniejszyli dochody, ale zastąpimy je kwotą 430 tysięcy pożyczki plus 70 tysięcy własnych środków pochodzących właśnie między innymi z obcięcia tych pieniążków na tą dotację dla tych przedszkoli. Dalej mamy, proszę Państwa, dokonuje się zmian w rozdziale 852-95 pomiędzy paragrafami wydatkach przeznaczonych na realizację przez GOT projektu kapitału ludzkiego. Aktywizacja społeczna została spowodowana na terenie gminy Wola Szczopowska i tutaj chodzi o przesunięcia zwykłe pomiędzy paragrafami. Nie mają one wpływu na wielkość tych pieniążków na to zadanie. A więc 336 tysięcy wprowadzamy z wydatków niewygasających na dochody. 500 tysięcy zmniejszamy dochody, bo ta dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wpłynie w przyszłym roku. Dokładamy do kompleksowej poprawy stanu infrastruktury drogowej 326 tysięcy, 10 do projektu drogi Pawłów-Poraj, 25 tysięcy na działkę w Bogdanowie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej dokładamy 25 do 20, 45. Zaoszczędzone pieniążki to są na wykupie urządzeń kanalizacyjnych 10 tysięcy i zakup urządzeń na potrzeby oczyszczania ścieków 15. 60 tysięcy do psów dokładamy, 25 tysięcy z planu zagospodarowania przestrzennego zdejmujemy, 60 tysięcy mniej wydamy na odsetki od kredytów i pożyczek i 70 tysięcy na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. I tutaj, proszę Państwa, na pierwszą stronę tej uchwały, jeśli wrócimy, to w związku z tym, że chcemy zaciągnąć 430 tysięcy dodatkowo, pierwotnie było tylko 2 miliony na bujny, a teraz będzie 430, więc deficyt w sumie jest 4 242 117 złotych 24 grosze i on zostanie sfinansowany kredytem 2 miliony, pożyczką 430 tysięcy i 1 812 117 24 pieniążkami, które żeśmy zaoszczędzili w ubiegłym roku. Tak wygląda uchwała budżetowa w sprawie zmiany budżetu i budżetu gminy na rok 2013. Proszę bardzo. Chciałam zapytać o jedną rzecz. Panie skarbniku, chodzi mi o tą kwotę na potolewanie psów, czyli 120 tysięcy. Czy ze strony naszego urzędu jest jakaś kontrola, czy to rzeczywiście są nas przepsy, bo może w ciągu roku ktoś ich adoptuje i tak dalej. Jak my mamy gwarancję? Wspominał pan skarbnik, że bezpośrednio pan zastępca z panią Żybecką. No, ale może tak szczegóły pan zastępca. Jak rozpoznał nasze psy? Poproszę. Jak to jest monitorowane? Każdy obłapany pies z terenu gminy jest fotografowany, chipowany. Te zdjęcia są nam przesyłane na bieżąco. Co miesiąc do faktury jest zestawienie psów, które są utrzymywane z numerami chipów. Wiadomo, że nikt tam co miesiąc nie pojedzie tego weryfikować. Jeżeli jest pies adoptowany, jest to lista adopcyjna, adoptowania się zdarzają, trzeba powiedzieć, po prostu sporadycznie. Także tendencja tych psów generalnie przybywa, tak? Z roku na rok przybywa i to w tempie zastraszającym. I tutaj 120 zakończymy na koniec roku taką kwotą. Jeżeli będzie przyszły rok i tak się będzie działo, to będą to dużo, dużo większe kwoty. My żeśmy byli na kontroli w maju, w kwietniu, nie kiedy. Przez cały dzień wychaliśmy o 7, wróciliśmy około 17. Złożyliśmy z listy, po prostu mieliśmy listę piesków, tego. Wszystkie, któreśmy wskazali, nam pokazano, tak, te psy. Nie mieliśmy sobie żadnych zastrzeżeń, nawet do tego, jak te psy były odbierane z terenu gminy, tak, w różnym stanie, poszarpane, to tam widać, jak to takie ożywione.
mają się dobrze. No, zależy im, żeby żyły jak najdłużej, prawda? No dobrze, no, zależy im, żeby się zapewnić. Ale tych piesków nam się zdążyło, zdążyliśmy zobaczyć chyba tylko 7 albo 8 przez cały dzień. Po prostu tam jest tyle tych psów. Już mi teraz nie chcę przesądzić, czy jest 2,5 tysiąca. Na pewno jest tysiące liczone. Przykłady są od boksa od 100 do 200 sztuk. Tak, różne, więc jak chcemy zobaczyć psa, zanim oni wejdą po tą pół godziny po tym boksie i szukają z tymi chipami po kolei. To jest po prostu coś strasznego. No ale do nas wiele fundacji tutaj wypisuje, że rezerwa zimowe, że są w strasznych warunkach, że to są getta psie. Więc że to jest, że to niby jest znęcanie się nad zwierzętami, a nie utrzymanie tych zwierząt, ale no, alternatywy, wiecie Państwo, tutaj jakieś nie mamy, swojego schroniska nie mamy. Schronisko w Piotrkowie, nie chcę słyszeć, żeby tutaj te pieski były od nas przyjmowane. Sanikom swego czasu Bełchatowski wyraził chęć przyjmowania psów za cenę po prostu porażającą. I zostało tutaj tylko i wyłącznie po schronisko w Wojtyszach, tak? Tam do zimy to mamy stawkę coś koło 7 zł za dobę, dziennie. Jak długo pieszek sobie będzie żył, tak długo my będziemy płacić. Bo takie jest prawo. Takie jest prawo, więc mieliśmy kilka stolic, żeśmy przerabiali z tego czasu. Wszystkie zatem już trzeba było umowy wypowiedzieć, bo się okazało, że tam prokuratury sprawy prowadziły, że jakieś nielegalnie do końca pozwoli te stroniska działały. No więc zaczęliśmy teraz współpracę z takim, który działa legalnie, no ale oni ryszałtem nie będą, nie chcieli za nie, żeby mogło płacić określoną stawkę za psa, tylko za każdy dzień, to się przekonało, co się na kwotę. Także my kontrolę żeśmy rozpoczęli, wtedy 8 pieców żeśmy widzieli, pozostałe no, po okresie wakacyjnym prawdopodobnie też jeszcze tam zajrzymy, żeby następne kilka psów nam pokazali. Ważne, żeby tam wszystkich zobaczyć, mamy tych psów około 30, może ponad 30. 37, no żeby je wszystkie zobaczyć, to trzeba po 4 dni spędzić. Wiem, że nie miasta, które przyjeżdżają na tym pole. Ja na przyzwoite warunki jest. Za takie pieniądze. To znaczy tak, czy są przyzwoite? No fundacje, które do nas piszą, nazywają, że to są obozy koncentracyjne dla psów, tak? Te psy dla nas są dożywione, mają opiekę weterynaryjną, nawet żeśmy tam byli wtedy na wizycie, no to żeśmy byli świadkami, weterynarze się tam kręciły, jakieś tam robili zabiegi. Nie mieliśmy co do tego zastrzeżeń, że są w niewłaściwych warunkach, tak? Tyle, że faktycznie te pieski się znajdują w boksach, nie wiem na ile, nie są jakieś wielkie boksy, 200 sztuk psów biega, nawet za dużo, nawet nie wszystkie tu ciemno są w stanie najwyższy się zmieścić. To jest biznes, który pan tam 2,5 tysiąca piesków przez tą stawkę, to jest około 7 milionów rocznie przychodu, więc no. Ja mam pytanie, czy nie moglibyśmy na stronie internetowej, aby nie wiem, tych naszych turystów, umieszczać zdjęcia tych psów, czy mamy takie, że gmina posiada, może by byli chętni, bo z tego co słyszę, dzieci chętnie by adoptowały psy, a nawet nie wiedzą, że gdzieś tam są te nasze psy, może by te koszty na Dlatego widzimy, że z tego względu jestem na nowy referat, ma to wpisane, tylko po prostu wiecie, od pomysłu do realizacji to musi się troszeczkę potrwać, musimy dokładnie te przepisy rozeznać, bo jak to wiecie Państwo, no nikt tutaj powiedzmy, no nie to zamieścimy na stronę, ale nikt sobie tylko chodzi właśnie, żeby było może coś do ludzi z tym, że mamy też te psy, że gmina wysiada i tyle pieniędzy ci płaci. Na pewno będzie to na stronach, na pewno będą opisy, na pewno będziemy chcieli tą akcję adopcyjną uruchomić, to nie ma dwóch zdań, po to, żeśmy uchwały podejmowali na marcu, ale no jeszcze chwila. No myślę, że w tym trzecim kwartale, jak już będzie kolejny numer buletynu, będziemy już gotowi, będziemy wiedzieć, jak ona do końca wygląda.
Dziękuję bardzo. A ja bym jeszcze dodała, jeżeli chodzi o psy, apelujmy do naszych mieszkańców, że jeżeli biorą pieski, niech się nimi opiekują. Dlatego ładny, piękny, jak maleńki, jak urośnie, jest zbędny i wtedy się zgłasza, bo to jest nie mój pies. No zastanówmy się nad tym, bo to są naprawdę bardzo duże pieniądze, z całym szacunkiem dla tych psów, ale no, ponosimy szalone koszty. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pana skarbnika. Panie skarbniku, pan mówi o kwocie kredytu 460 tysięcy. To jest tylko kwota kredytu, a jakie będą odsetki od tego na realizację tego zadania? Tutaj nie mam przed sobą umowy z tym Bankiem Gospodarstwa Krajowego, natomiast tam jest bodajże 0,25 stopy redyskonta weksli. Nie chcę strzelać. Wiarę, że to są niewielkie, bo to kredyt jest na krótki czas. Na czas, kiedy zadanie zostanie odebrane, po czym Urząd Marszałkowski przyjedzie na kontrolę, sprawdzi wykonanie tego zadania i wtedy, jeśli to sprawdzi, daje sygnał i płaci pieniążki bezpośrednio Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Więc to może trwać do pół roku góra. Więc tutaj kosztów jakichś nie będzie, bo to też jest jakby preferencyjne oprocentowanie. Bo tutaj mamy jakby, jeśli chodzi o te unijne fundusze, dwie sytuacje. Tak jak było przy kanalizacji czy przy GOK-u, że my dajemy swoją część i Urząd Marszałkowski równolegle daje swoją. I wtedy nie ma tego problemu. Natomiast w tym programie rozwoju obszarów wiejskich, tak zwanym PROW-ie, to tutaj jest refundacja. Najpierw zapłaćcie sami, a my wam później oddamy. No i zwykle żeśmy to płacili sami, natomiast no dzisiaj z uwagi na to, że ta sprzedaż majątku idzie kiepsko, więc ja się obawiam, że tych pieniędzy do końca roku nie dostanę, tutaj mogę nie mieć wpływów i mi braknie zwyczajnie, bo pierwotnie zakładałem, że z własnych pieniędzy pokryję, no zaczekam jakby na mnie. Nie? Stąd po prostu jest ta konieczność zaciągnięcia tej pożyczki na to wyprzedzające finansowanie. Tak, ale istnieje też niebezpieczeństwo, że tak sobie myślę, bo jeżeli to zostanie zadanie wykonane w terminie, tak jak będzie podpisana umowa, a jak będą jakieś tam niedociągnięcia i tak dalej i oddanie inwestycji się przeciągnie? To znaczy, jakby czas na realizację tam jeszcze jest, no tu nic nie wskazuje, że to się biorę budynek ocieplony i tak dalej, no może nie być jakiś tam, nie wiem, no kontaktu jednego, bo nawet to potrafią liczyć, czy drzwi się na tą stronę jedną otwieramy, to co najwyżej uszczupną to dofinansowanie. Z takiej groźby, że stracimy zupełnie, nie ma. Tylko po prostu no, mogą być tam jakieś niuanse. Ja tu jeszcze dopowiem, że te wszystkie inwestycje są na ukończeniu już. Przedłużenie wynika z anomalii pogodowych, które miały miejsce na wiosnę i poza jedną firmą wszystkie firmy z tego powodu wystąpiły to o przedłużenie tego terminu. Te terminy są gdzieś do około 15 sierpnia i na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby te inwestycje nie były zakończone. Natomiast w ramach umowy podpisanej z PROW-em rozliczenie nastąpi na podstawie tak zwanych kosztorysów powykonawczych. Proszę bardzo, pani skarbnik. Ja tu jeszcze czytam, że rzeczywiście umknęło mi to na komisji budżetowej, pani skarbniku. No, zaniepokoiłam się tą kwotą 70 tysięcy, zmniejsza się co najmniej wydatków bieżących na dotacje podmiotowe z budżetu zadań publicznych 15 systemu oświaty, już było powiedziane, przedszkolami publiczne. To co w takim razie będzie mniejsze? Jeśli, proszę państwa, mechanizm dofinansowania przedszkoli niepublicznych jest prosty, my za poprzedni rok koszty poniesione tutaj na przedszkole, nasze publiczne w Woli Krzysztofowskiej, a więc określoną kwotę, którą byśmy wydali za ubiegły rok, dzielimy przez liczbę dzieci, która chodziła do tego przedszkola i wychodzi nam średnia kwota, jakie nas kosztuje dziecko na miesiąc w tym naszym przedszkolu. I Rada tutaj Gminy wcześniej podjęła uchwałę, najpierw to było 80%, teraz jest aktualnie 75% tych kosztów na to dziecko w przedszkolu publicznym, dajemy na dziecko w przedszkolu niepublicznym. I to, że teraz możemy sobie pozwolić na zmniejszenie, to wynika z liczby dzieci chodzących do tych przedszkoli niepublicznych. Tak, mniej chodzi dzieci, stąd z tego. Bo to dajemy na dziecko.
Te nasze tam 440 zł, z tego 75%. Bardziej naocznie. 75% kosztów przedszkola. To jest około 300.